Witam wszystkich na losowaniu grup finałowych turnieju UW Cup. Nasze losowanie przeprowadzi Sebastian Kaleta, czyli przewodniczący komisji rewizyjnej. Sebastianie, witamy. Witam wszystkich serdecznie. Na początek chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo zaszczycony tym zaproszeniem. Teraz pokrótce przedstawię procedurę losowania. Mianowicie w tychże pojemnikach znajdują się nazwy drużyn, które zajęły w poszczególnych turniejach eliminacyjnych od pierwszego do czwartego miejsca i miejsce, które zajęły te drużyny w turnieju eliminacyjnym, wskazują koszyk, z którego losowane będą te drużyny. Rozpoczniemy w takim razie procedurę losowania. Może tylko dodam, że pomagać nam będzie Wojtek Biesiacki, który będzie zapisywał wszystkie wyniki na tablicy. Zaczynamy, przechodzimy do losowania. W tym kubku znajdują się drużyny z miejsc czwartych z czterech turniejów eliminacyjnych. Jednoosobowo, komisyjnie wrzucam te jajeczka do naszej przepięknej szklanej kuli. Teraz zamieszamy i rozpoczynamy losowanie. EN Power, grupa A. Drugą wylosowaną drużyną są wnerwieni, którzy trafiają do grupy B. Ciekawe, czy nie będą wnerwieni po tym losowaniu swoją drogą. Trzecia drużyna z czwartego koszyka. Headshot na klatę. I ostatnia drużyna. To proforma. Mamy już wylosowane drużyny z czwartych miejsc do poszczególnych grup. Teraz będziemy losować drużyny z miejsc trzecich. Wszystkie kuleczki są tego samego koloru. Wobec tego nie ma żadnych zagrożeń, że komisja wiedziała wcześniej o tym, które drużyny trafią do których grup. Wrzucamy do naszej szklanej kuli i teraz szklana kula powie nam, która drużyna trafi do której grupy. Mieszamy. Mamy pierwsze jajeczko. I w pierwszym jajeczku mamy następującą drużynę. ISM Team. Trafia do grupy A. Widzimy tutaj, walka na wydziale będzie ciężka. Mam nadzieję, że kibice stawią się ochoczo, by podziwiać te mecze. Na to liczymy. Druga drużyna. Athletic. Jeszcze pozostały tylko dwie drużyny z miejsc trzecich. Zobaczymy, która z nich trafi do grupy C, a która do grupy D. Do grupy C trafi pokolenie 1916. Ostatnia drużyna trafi do grupy D. Nazwa wielce wymowna. Skazani na porażkę. Grupa D. A, szło im całkiem nieźle, czyli może to nie porażka, ale sukces jest ich przeznaczeniem. Być może. Kuleczki do szklanej kuli. Oj, jedna wypadła. Trzeba jeszcze raz rzucić. Cztery kuleczki, jedna kula. I mieszamy. Do grupy A trafi drużyna Stranglers. Chyba kibice Legii. Do grupy B natomiast z drugiego miejsca z turnieju eliminacyjnego trafi drużyna jak Holandia w 88. Dodajmy, że Sebastian już nie uczestniczy w turnieju. Niestety jego kariera piłkarska zakończyła się już w fazie grupowej. Niestety, być może dla niezdrowia niektórych zawodników
Na szczęście jak Holandia w 1988 roku udało się przejść ten turniej na biesiadniku, można powiedzieć, którego reprezentowała. Do grupy C trafi drużyna ID Wariaty, czyli Instytut Dziennikarstwa. Jak łatwo się domyśleć. I ostatnia drużyna z drugiego koszyka. Drugi koszyk z tego powodu, że drugie miejsce zajmie. Do grupy D trafiają karmazynowe byki, czyli finaliści ostatniej niedzieli. Jak widzimy, trzy miejsca w każdej grupie już są przydzielone dla poszczególnych drużyn. Teraz będziemy losować zwycięzców poszczególnych turniejów eliminacyjnych. Zobaczymy, kto na kogo trafi. Wrzucamy kuleczki do szklanej kuli. Mieszamy, budujemy napięcie i wyciągamy pierwszą kuleczkę. A w pierwszej kuleczce mamy drużynę, której nazwy nie jestem w stanie wymówić, ponieważ grałem z nimi w grupie i do tej pory nie wiem, jak ich wymawiać. Muszę chwilę pomyśleć. Chicos Maravillosos? Chicos Maravillosos, dokładnie. Trafili do grupy A. I teraz ostatnia drużyna z grupy B. Do grupy B trafi następujący zwycięzca turnieju eliminacyjnego, mianowicie Pończochy Zochy. Do grupy C natomiast trafi drużyna Zerwi Kaptur. I ostatnia drużyna, nie znam zwycięzców wszystkich turniejów, więc dla mnie to będzie mimo wszystko zaskoczenie. Chociaż dla widzów. Udajmy, że dla nas też. I tak. Ostatnią drużyną, która trafi do grupy D, a także ostatnim zwycięzcą turnieju, który jeszcze nie został wylosowany, jest drużyna WNZ. Jak widzimy, wszystkie miejsca zostały rozlosowane. Można uznać, że procedura losowania drużyn grup finałowych turnieju UWK jest zamknięta. Teraz czas na